mzpitu.tv. Telewizja Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie. Powinien być dobrym słuchaczem, pedagogiem i autorytetem. Porozmawiajmy o współczesnej definicji pojęcia profilaktyk. Pytanie podstawowe na początek. Kim jest profilaktyk XXI wieku? Co to za osoba? To, co mi się natychmiast skojarzyło, to humanista. To człowiek, który postrzega człowieka w centrum swojego zainteresowania, ale również aksjolog, a więc człowiek osadzony bardzo mocno w wartościach. Profilaktyk to także człowiek, który bardzo w sposób taki profesjonalny łączy wiedzę na temat problemów, z którymi styka się, z którymi boryka się młody człowiek, potrafi je zdiagnozować i przełożyć to na język kreatywnego działania czy współdziałania właśnie z tym młodym człowiekiem. Pana zdaniem dzisiaj profilaktyka potrzebuje ewolucji czy rewolucji wręcz? To może być odpowiednie słowo. Kusi mnie, żeby powiedzieć rewolucji, ale myślę sobie też jako biolog z pierwszego wykształcenia, że ewolucja jest procesem trwalszym. Jeśli zachodzi, to rzeczywiście ma takie bardzo mocno osadzone już te trendy. No i dlatego ewolucja. Wydaje się, że myśmy bardzo wiele zrobili. Mówimy teraz o profilaktyce, o rozwoju wiedzy na temat działań profilaktycznych. Nauka bardzo mocno interesowała się skutecznością, w jaki sposób profilaktyka ma być realizowana, jeśli ma być skuteczna. Te nowe media, panie dyrektorze, internet, telewizja, o których wspominamy, rzeczywiście jest szansa, żeby w mocniejszym stopniu wykorzystywać ten potencjał właśnie do dystrybucji, jeśli to jest odpowiednie słowo, tych treści przekazu profilaktycznego właśnie. Portale społecznościowe na przykład, kanał chyba, który bardzo mocno do młodego człowieka dociera. Oczywiście, jasne. My jesteśmy z młodym człowiekiem tam, gdzie on jest. On jest teraz właśnie w mediach i w internecie. Owszem, czasami, jak to młody człowiek, myśmy mieli w moim wieku, kiedy byłem młody, nastolatkiem, były zupełnie inne uwarunkowania zewnętrzne, w związku z tym też i pokusy były inne. Teraz te pokusy są też inne, troszeczkę stawiam taką tezę, że ci młodzi teraz mają trudniej. Właśnie dlatego jesteśmy z tym młodym człowiekiem, również tam, gdzie on jest, w tych mediach społecznościowych, na tym Facebooku, czy jakichś innych, prawda, portalach. I chcemy mu towarzyszyć. To są też wyzwania dla profilaktyka oczywiście. mzpitu.tv